No, bardzo proszę. Serdeczne dzięki, panie profesorze. Ja myślę, że to, co jest... No tak bywa, że potem nam coś tam ulatuje, coś zostaje. Myślę, że warto sobie zapamiętać to, że absolutnie powstanie nie wybuchło po to, żeby samodzielnie pobić cara. To jest to, co się opuszcza w ogóle, mówiąc o powstaniu styczniowym, bo jeżeli się buduje czarną legendę powstania, no to trzeba pominąć mnóstwo rzeczy, które no, ukazują tych powstańców w zupełnie innym świetle, jak również działania rządu narodowego, no i wcześniejsze działania, no bo no, trzeba pokazać, prawda, bezsens powstania. Obłęd 63. Tak jest, obłęd 63. A nie było żadnego obłędu, prawda? Nawet z tymi kosami, to proszę Państwa, musimy uwzględnić, że to było bardzo niebezpieczne narzędzie. To była broń bardzo niebezpieczna. I fakt, jak się zeszło. Jak się, oczywiście, no, jak dochodziło do walki wręcz, no więc to było na pewno lepsze niż karabin z bagnetem, prawda? Bo było dłuższe, nauka nie trwała zbyt długo, po prostu wygania się kosą, ale później w miarę rozwoju sytuacji, w miarę rozwoju przecież powstania, coraz więcej oddziałów. Broń strzelecka przeważała. I to, co pan profesor powiedział, z dobrą bronią. Ale więc nie da się wpuścić w ten taki, właśnie ten kanał taki chwileczkę, ale powstanie nie na tym polegało i partyzancka, no łącznie, że tak powiem, z tym niedoszłym desantem, prawda, co... Mało kto wie po prostu, że... No, prawdą jest, że każde z polskie zwycięstwo, takie jak pod Żyżynem czy inne, bardzo animowało opinię na Zachodzie. I powstanie styczniowe z tego względu również warte jest uwagi, że dopiero wtedy sprawa znajomości Polski, stosunku do Polski stała się powszechną nie w warstwach tych najwyższych, prawda, jak w czasie powstania listopadowego, ale wśród tak zwanej czytającej publiczności. Otóż dzięki prasie, która od lat 40. gwałtownie się rozwijała na Zachodzie, dzienniki, no w samym Paryżu było kilkadziesiąt gazet codziennych, które bez przerwy pisały o tym. Polacy zresztą dostarczali materiałów. To nie jest tak, że pisano o nas z samej sympatii. Książę Władysław Czartoryski miał cały sztab ludzi, który przygotowywał teksty i dawano dziennikarzom, którzy się podpisywali swoim nazwiskiem, przerabiając to może na francuski lepszy, prawda, czy ten. Bo o to chodziło, żeby Francuzi byli podpisani, żeby to pokazywano, że to... I ta akcja informacyjno-propagandowa była tak wielka, w jakimś sensie można to tylko porównywać, bo to były kraje wolne zupełnie, nieokupowane. W czasie wojny, to II wojny światowej sytuacja była zupełnie inna, ale można porównywać z takim propolskim nastawieniem w znacznej części opinii zachodniej, jaka była w okresie stanu wojennego, czyli Solidarności. Kiedy tam też się pojawiały najrozmaitsze, prawda, teksty. I tak samo jak w czasie powstania, tak i w tym nowszych naszych czasach, była ogromna walka propagandowa między stroną rosyjską a stroną polską. To jest coś fascynującego, jak Rosjanie zabiegali o to, żeby dezawuować Polaków, żeby prowokować różne rzeczy, żeby wpuszczać fałszywe teksty rzekomo polskie po to, żeby osłabić wrażenie. A z drugiej strony, jak Polacy to potrafili demaskować. Z jednej strony było wielkie imperium z pieniędzmi. Rubel rosyjski był wtedy złoty i wiele mógł. A z drugiej strony byli ochotnicy po polskich, emigranci i sympatycy sprawy polskiej. W Wielkiej Brytanii dopiero od powstania styczniowego datuje się znajomość spraw polskich.
Przedtem są dokumenty, które mówią, że jak przychodził Czartoryski i mówił, że tu by trzeba, że Poznańskie to też, też ziemia polska, to premier brytyjski powiedział, to jak to? Przecież to są Prusy. Pokaż mi na mapie, gdzie tam są Polacy. Prawda? To przypomina to Lord George'a, prawda, z późniejszych czasów. Ignorancja niestety była duża. Z tą ignorancją trzeba było walczyć. I jeszcze była jedna rzecz. Mianowicie używano argumentów przeciwnicy walki polskiej niepodległości, używali argumentów, jak jeden napisał, w zależności od tego, do kogo były kierowane. Na przedmieściach, czyli w dzielnicach robotniczych, mówiono, że to jest ruch szlachecki i klerykalny. W salonach, że to są anarchiści i rewolucjoniści, prawda? I to rosyjska propaganda robiła. Znamy to zresztą z nowszych czasów też, prawda? No i już. No, to być może są to w walce politycznej, ideowej, tak zwane stałe elementy, tylko trzeba wiedzieć, dlaczego kto je używa. Solidarność to powiemy kawowie. Dla jednych, a dla drugich rewolucyjnych. No tak, oczywiście. No, i to też jest jedna z ważniejszych stron powstania. Wtedy dopiero, jak powiem, przede wszystkim w Wielkiej Brytanii, bo we Francji nie trzeba było takiej propagandy, ale we Francji też był bardzo silny ruch antypolski, dlatego że była opozycja przeciwko Napoleonowi III. I skoro Napoleon się chce angażować w wojnę, no to jakże, no krew Francuzów tylko do Francji należy. No, skądś też to znamy, prawda? No więc właśnie, no więc to, no, może nic nowego, prawda, ale no, padały takie argumenty i to padały w Senacie, w Izbie Reprezentantów, prawda, no, w Izbie Gmin tak samo i w Izbie Lordów. Times, który do czerwca był antyrosyjski, trochę propolski, nie tak całkiem, prawda, w momencie, kiedy załamała się interwencja dyplomatyczna i Wielka Brytania powiedziała, że nie, my do Rosji nie, o żadnej wojnie z Rosją mowy być nie może, z dnia na dzień Times stał się wyrazicielem kręgów finansowych i gospodarczych Wielkiej Brytanii, mówiących, że interesem Wielkiej Brytanii jest utrzymanie jak najlepszych stosunków gospodarczych, handlowych, bo to Rosja wielki rynek, prawda, wobec tego. No. Panie profesorze, wspomniał pan, zdaje się, że powstanie styczniowe miało jakiś wpływ na pierwszą wojnę światową. No w tym sensie, że po powstaniu styczniowym ukształtował się sojusz rosyjsko-pruski. Dał Bismarckowi pomoc rosyjską w momencie, kiedy walczył i z Austrią, i z Francją. I w tych dwóch zwycięskich, jeszcze trochę wcześniej z Danią, ale powiedzmy, że to. Te trzy wojny ugruntowały potęgę Prus w Niemczech. Prusy mogły narzucić Niemcom zjednoczenie pod swoją egidą. Utworzenie Cesarstwa Niemieckiego zwichnęło równowagę europejską. Wielka Brytania wtedy zrozumiała, że właściwie to ta idea przestała już interesować. Francja była zepchnięta do, jak wtedy mówiono, mocarstwa drugiego rzędu. Prawda? Austria była związana z Niemcami. Rosja udzielała poparcia, bo wzajemnie te mocarstwa się w sprawie polskiej porozumiewały. Niemcy rosły w potęgę. A Wielka Brytania zaczęła szukać takiej no, mocarstwowej rekompensaty poza terenem europejskim. Wtedy jest największa ekspansja kolonialna i rywalizacja na terenie kolonialnym między Francją a Wielką Brytanią. Nawet przed wojną jeden z historyków tu krakowskich, profesor Feldman, napisał w historii powszechnej świata rozdział, który się nazywa
pokój zbrojny i imperializm kolonialny. Nie był marksistą, ten imperializm dotyczy ekspansji, prawda, mocarstwowej. I to cechowało Wielką Brytanię. Potęga niemiecka, zwichnąwszy równowagę europejską, siłą rzeczy popychała świat w kierunku kolejnej wojny światowej. Dopóki był sojusz niemiecko-rosyjski, do tego momentu ani Francja, ani Wielka Brytania nie miały nic do powiedzenia. W momencie, kiedy się ten sojusz rozleciał, Rosja musiała szukać sprzymierzeńca. Gdzie? No, według tej zasady, o której mówiłem, wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. Wobec tego absolutna monarchia Romanowych, carska, sprzymierzyła się z najbardziej postępową republiką, prawda. I car, jak przyjechał prezydent Francji do Kronsztadtu i musiano zagrać Marsyliankę, to car salutował Marsyliankę. No dobrze. No bo tak dyktowała geopolityka, ale dla wszystkich tych, którzy to obserwowali, a trochę mieli większe horyzonty, było ewidentne, to prowadzi do wojny. Taka wojna rysowała się już w 1908 roku. Jeszcze ją zaklejstrowano, ale w 1914 już nie. No i, a potęga pruska wyrosła na klęsce powstania styczniowego i potęga Niemiec. To jest ten łańcuch przyczynowy, który pokazuje, prawda, że myśmy chcieli tej wojny światowej. Mickiewicz się o to modlił, prawda, w 1963 roku. Dwukrotnie wydawało się, że się do niej zbliżamy. Zarówno w czerwcu 1963, jak i w początkach stycznia 1964, kiedy Traugut liczył, że wojna duńska zaangażuje mocarstwa zachodnie przeciwko Prusom w obronie Danii. Ale poświęcono Danię i prawda, wojna nie wybuchła i powstanie musiało się zakończyć. Nie było już, a liczono na to i cała tajemnica rządów Trauguta, jego dyktatury polegała na tym, żeby przetrzymać powstanie przez zimę, przez najgorszy okres zimowy. Akurat zima 1963-1964 była wyjątkowo mroźna, śnieżna, katastrofalna dla oddziałów powstańczych. Przetrzymano tą zimę. Ale na wiosnę, w lutym i w marcu okazało się, że już nie ma szans, prawda. Przyszły niepowodzenia militarne, już się organizacja nie odbudowała, wkrótce Traugut został aresztowany. Mógł uciec, była szansa. Wielu jego najbliższych współpracowników, łącznie z dyrektorem Wydziału Wojny, zdołało się wymknąć. Sekretarz stanu Janowski zdołał się wymknąć. Działały jeszcze struktury, które dawały paszporty polskie. Struktury polskie, które dawały rosyjskie paszporty, bo byli Polacy w urzędach. Nawet u generał gubernatora warszawskiego, u policmajstra warszawskiego był urzędnik, który miał blankiety i wystawiał autentyczne paszporty na fałszywe nazwiska, z którymi można się było wymknąć. Traugut z tego skorzystać nie chciał, bo zdawał sobie sprawę, że nie może dostarczyć argumentów na małość rządu narodowego, prawda? Na coś takiego, żeby potem mówili, o proszę, mieli władzę, mieli jakieś tam apanaże, a potem uciekli. Traugut wyraźnie powiedział nie. I świadomie miał pełną świadomość, że są już Rosjanie na tropie. Nawet było ostrzeżenie. Otóż jeden z tych, którzy wcześniej współpracowali z Traugutem, załamał się na Pawiaku, ale w którymś tam momencie zrozumiał, że powiedział za dużo i podzielił się tą informacją i z okna Pawiaka wołano do jednego z lekarzy, który tak trochę celowo tam jeździł, żeby ostrzec, że
że ten a ten, znane jest nazwisko, wysypał rząd narodowy. Ta wiadomość może doszła do Traugutta, tego nie wiem, ale pewne jest, że miał świadomość, że przychodzą po niego, że przyjdą po niego. Jest nawet taka opowieść, że kiedy przyszli w nocy z 10 na 11 kwietnia i zapukali do drzwi, to on powiedział, to już. I to jest zdaje się, relacja w 100% zasługująca na zaufanie. Bo pochodząca od osoby, która była właścicielką tego mieszkania, gdzie Traugutt się urzędował po prostu. I Traugutt w śledztwie się nie załamał do końca. Powiedział, że nie będzie zaznawał przeciwko nikomu. Nawet nie nalegano, no bo z innych źródeł wiedziano coś, nie coś, prawda? A byli zadowoleni, że złapali Traugutta. Ale to też jest trochę element mentalności ówczesnych władz rosyjskich. Rządem narodowym był tylko Traugutt. Nie było, on nie był dyktatorem formalnie, nie było takiego dekretu. Dyktatorem był Langiewicz, bo się ogłosił i był dekret Mirosławski, bo go mianowano dyktatorem. Traugutt nie, Traugutt był prezesem rządu narodowego, ale rząd narodowy składał się wyłącznie z Traugutta, bo wszyscy inni nie byli członkami rządu narodowego, kolektywnego, tak jak poprzednio, tylko byli urzędnikami, czyli dyrektorami wydziałów, ministrami. A Traugutt był jak gdyby prezesem rządu narodowego, ale sam był rządem narodowym, on decydował. Natomiast Rosjanie, im się to nie mieściło w głowie, no wobec tego wybrano 5, Traugutt i 4 innych, no bo to taka dobra. Car powiedział, tak, 5 wystarczy. Dosłownie, tak, jest relacja, autentyczna relacja, że car kazał 5 wybrać jako rząd narodowy. Jako rząd narodowy tych 5 zostało jednego dnia, czyli 5 sierpnia 1964 roku straconych na stokach cytadeli. Nie uważali za rząd narodowy. No tak, tak, ale w legendzie oczywiście. Są tableau, w majcze ilustracje wspólnie, prawda, całej tej Traugutt w środku, 4 dookoła, jako członkowie rządu narodowego. De facto tak, to znaczy w tym sensie, że te urzędy, które oni pełnili, były urzędami no, najwyższego szczebla, prawda. Oni się nazywali dyrektorami, ale to byli ministrowie, bo taka była. Nomenklatura, terminologia tu nie jest ważna. Ważna jest funkcja i rola, jaką ci ludzie nie pełnili. No. To powiem. Dobrze. Czy są jeszcze jakieś może możemy jeszcze pytania? Proszę bardzo, tam jest. Czy są, ale to nie to zupełnie inaczej, ale wspaniale, że inaczej to wygląda, jak czyta się, a jednak na żywo ta historia. Panie profesorze, ogromnie dziękujemy. Ja bym najchętniej wysłuchała tematu. Ale nie, czy podałabym temat taki, dlaczego do tych rozbiorów doszło. I tak bym na żywo wysłuchała takiego wykładu. A pan by, jak pan nagrywa, to powinien w ogóle nasz obecny rząd wysłuchać dosłownie tego wykładu, dlaczego doszło do rozbiorów. I żeby, jak słucham tych naszych polityków aktualnie, to właśnie dobrze by było, żeby takich wykładów posłuchali. Może te zachowania byłyby inne. Oni wszyscy są historykami prawie. No zgoda, no ale dobrze, ale naprawdę taki wykład, dlaczego do rozbiorów doszło, to znaczy my to nie znamy z historii, ale na żywo to zupełnie. No to jest to, że powiem na ten temat, tylko jeszcze trzymajmy się tego tematu. Proszę bardzo. Historię, nie jestem historykiem, jestem chemikiem, więc z historii się uczę.
patrzyłam, jak inni się uczyli, takiej okrojonej, teraz stale ją poszerzam. I właśnie, ja spotkałam takie zdania, które wydaje mi się, że są niedobre, bo jeśli się powie na przykład, że bezpośrednią przyczyną powstania styczniowego była branka, czy wiadomo, pierwszej wojny światowej, wydarzenie w Sarajewie, jak pani, o ile dobrze pamiętam, to jest straszne uproszczenie sprawy. Bo w świetle tego, co pan profesor nam powiedział, widać, jaka jest złożona sytuacja, która składa się na dane wydarzenie, prawda? I chyba nie można tak bardzo upraszczać takimi momentami, jakie tutaj przytoczyłam, przyczyny danego wydarzenia. Bo dużo się składa na to, że wybucha powstanie, że wybucha pierwsza wojna światowa. Myśmy już byli do tej wojny tutaj podprowadzeni. Ja tego nie widziałam, muszę powiedzieć, tak się tutaj dużo dokształciłam i bardzo dziękuję. Chciałabym właśnie dowiedzieć się, czy to rzeczywiście jest tak, że powinno się jakąś maleńką otoczkę jeszcze dodać do tego punktu zapalnego, bo inaczej to tak się nie czuje. Dziękuję. Proszę Państwa, w podręcznikach, zwłaszcza szkolnych, no niestety są robione pewne skróty takie, prawda, jakieś, inaczej tego może i nie można, potem jest tylko rola nauczyciela, żeby odpowiednio to wyjaśnił, czy zinterpretował. I oczywiście, że branka była takim bezpośrednim przyczyną, że musiano zareagować na brankę, aby nie było przekonania, że oto bezbronni powstańcy, potencjalni powstańcy, bo branka dotyczyła tej grupy ludzi, prawda, zostają w ręce rosyjskie, gdzieś tam wywiezieni, a na to społeczeństwo, które się przygotowywało do powstania i władze, które już wtedy istniały, tajemnego państwa polskiego, nie reagują. Także w tym sensie branka była tym, co wybuch, datę wybuchu sprowokowało. Natomiast nie sam ruch. Powstanie było przygotowywane, ono nie miało wybuchnąć w styczniu. Tą branka zmusiła do tego. Natomiast zakładano, że powstanie wybuchnie nie wcześniej niż na wiosnę 1963, a może i trochę później, w zależności od przygotowań. Daty nie było, natomiast było przygotowywanie do powstania. Powstawały struktury, organizacje, mianowano funkcjonariuszy na prowincji, którzy robili przygotowania, zbierano broń, pieniądze, szukano dostawców broni z zagranicy. To wszystko było przygotowywane. O tych przygotowaniach wiedział dobrze Wielopolski i wiedziały dobrze władze rosyjskie, zarówno Wielki Książę Konstanty w Warszawie, jak i w Petersburgu. I wobec tego stanęli oni przed dylematem, no, czekać, czy też uderzyć teraz, kiedy jeszcze ten ruch nie jest tak przygotowany i tak rozgałęziony, zrobić cięcie, jak Wielopolski był, wyciąć wrzut, bo takiego sformułowania użył, wrzut ruchu niepodległościowego. No i potem będzie tam może 2 tygodnie jakichś rozruchów, a potem będę mógł rządzić. To jest dokładny cytat z Wielopolskiego. I wobec tego Wielopolski podpowiedział środek na ten ruch niepodległościowy. Trzeba zrobić bramkę, ale nie taką, nie taki pobór, jak normalnie był już wtedy przewidziany, tylko bramkę starego typu. Czyli przez wskazanie i w dodatku przez wskazanie osób, które powinny być, czyli zrobienie listy proskrybowanych, jak się to z łacińska, prawda, i z rzymskiej tradycji mówiło. I do tej branki wzięto, zakwalifikowano przede wszystkim młodych mężczyzn ze środowisk ziemiańskich i mieszczańskich. Nie z chłopów,
normalny pobór do wojska to byli chłopi, według tam odpowiedniego, prawda, algorytmu, nazwijmy to, prawda, to wszystko się odbywało, 1 na 1000 albo 5 na 1000, w zależności od czasu. Tutaj chodziło o to, żeby wybrać tych, którzy potencjalnie, o których potencjalnie już wiadomo, że należą do organizacji. I tym samym uderzyć w organizację. To jest tak zawsze z pewną prowokacją polityczną, prawda? Pięknie to wygląda, jak się ją zakłada, ale jak się realizuje, to niekoniecznie się nad wszystkimi elementami panuje. I Wielopolski ten ma grzech śmiertelny w moim przekonaniu, że sprowokował naród do walki. Nieprzygotowany w tym momencie w 100%. Tak to było. I wobec tego ja osobiście mam bardzo krytyczny stosunek do Wielopolskiego i wcale nie jestem skłonny uważać go za świetnego polityka, co się czasem teraz też słyszy. W różnych miejscach, prawda, różne opinie są wypowiadane. Czy czarna legenda o powstaniu? Tak, oczywiście. A tu, tak, o, gdyby nie było powstania, to system Wielopolskiego by się rozwijał i to. Na to są dowody listów cara Aleksandra II do swojego brata Konstantego, namiestnika Królestwa Polskiego, które jasno wskazują, że ulgi, koncesje, które otrzymał Wielopolski, były zamknięte już i w dodatku terminalne. Czy jak się wszystko uspokoi, to wrócimy do dawnego systemu. Może nie do takiego jak za czasów Mikołaja, bo to nigdy nie wraca się, ale jednak do rządów i posługiwania się Rosjanami. Aleksander II wyraźnie pisał i w czerwcu, a potem jeszcze w styczniu i lutym, w czerwcu 1862, a potem po paru miesiącach już w czasie powstania. Żadnej konstytucji. Na czym rzecz polega? Ulgi Wielopolskiego były tam szkoła wyższa, prawda, język polski, administracja polska, najrozmaitsze rzeczy, korzystne. Nie ma dwóch zdań w porównaniu z tym, co było poprzednio. Ale Polacy uważali, że wszystko to są ukazy carskie, carska łaska. I jeśli nie będzie gwarancji systemowych, a za gwarancje systemowe wtedy uważano gwarancje typu konstytucyjnego, to znaczy powrót do konstytucji z 800, pod nadzorem międzynarodowym do konstytucji 1815 roku. Że nawet bez wojska, ale z ciałem przedstawicielskim, z urzędami zagwarantowanymi konstytucyjnie. I o to chodziło. Aleksander dobrze wiedział, że jeżeli da takie gwarancje, to będzie skrępowany w dalszej polityce wobec Polaków. Wobec tego wyraźnie widział, żadnej konstytucji, żadnego wojska polskiego, żadnego sejmu, rządy w ręce Polaków i posługiwanie się ile tylko można Rosjanami. To jest w momencie, który się uważa za szczytowy moment sukcesu Wielopolskiego. Siedział, jak miał car wejść do sali audycjonalnej, to on siedział na krześle i wszyscy mówili, że car zaraz wejdzie i wstanie. No tak, to ja wstanę, ale przed królem polskim, nie przed carem, prawda? Rosjanie tak potem. To rzekomo miało świadczyć, jaką to on ma silną pozycję, jak jest twardy charakteru. To jest legenda, natomiast faktem są te listy carskie, które wyraźnie mówiły, że car żadnych gwarancji na trwałość tej koncesji dać nie chce. No i nie były trwałe. Obiecywał nawet, dlaczego zwodził mocarstwa zachodnie. Między innymi tym, że jak powstanie zostanie spacyfikowane, to oczywiście wrócimy do systemu wielopolskiego. I jeszcze Wielki Książę Konstanty w Warszawie był. I w momencie, kiedy powstanie, kiedy już interwencja dyplomatyczna przegrała, Wielki Książę Konstanty jednym pociągnięciem pióra został odwołany i przestał pełnić jakąkolwiek funkcję w państwie rosyjskim, bo uważany był za człowieka skompromitowanego. No. Jak się te fakty zanalizuje, to
również ta postawa Wielopolskiego, który jak gdyby nie rozumiał, o co naprawdę idzie sprawa. Do tego stopnia nie rozumiał, że kiedy wybuchło powstanie, jeszcze w okolicach Chrobrza, Pińczowa, tam się nic specjalnie nie działo, ale gdzieś tam już w Opoczyńskim były oddziały, nad Pilicą, w Nowym Mieście nad Pilicą, w Górach Świętokrzyskich. To jaki miał pomysł Wielopolski, który tak wstydliwie jest pomijany? Otóż jego syn Zygmunt zaproponował, a margrabia Aleksander to zaakceptował, że oto Zygmunt zwoła chłopów z dóbr chroberskich i na czele tych chłopów ruszy na oddziały powstańcze. Rosjanie sami utrącili to, bo, prawda, jak już się chłopom da do ręki jakąś broń, to cholera wie, co z tymi zrobią, w którą stronę, prawda. I dlatego Rosjanie takiego ryzyka nie chcieli. Ale dobrze, no ale to był pomysł. Pomysł, chory pomysł w pierwszych tygodniach powstania człowieka, który nie rozumie, o co idzie i nie rozumie, że jest pionkiem w rękach, prawda, znacznie silniejszego dysponenta władzy, jakbyśmy pięknie powiedzieli. Proszę Państwa, może tak. Ta pani, która tutaj zadała pytania, zdążyła już wyjść, no więc, ale ja powiem. Po pierwsze, pan profesor pracuje nad książką nad biografią Romualda Traugutta. No jeszcze trochę. Jeszcze trochę, ale to w przyszłym roku już będzie. Mam nadzieję, w przyszłym roku będzie, tak, będzie smutna okrągła rocznica śmierci. Śmierć. Ale proszę Państwa, jest jakiś taki, no nie chcę powiedzieć magia dat czy czegoś takiego, bo to na terenie kościelnym nie wolno takich rzeczy mówić, prawda? Ale proszę Państwa. Proszę Państwa, 5 sierpnia 1834 roku około godziny 10 został powieszony Traugutt razem z tymi swoimi współpracownikami. Trzymano te na szubienicach te ciała mniej więcej do pierwszej, potem je pochowano, nie wiemy gdzie. Ale 5 sierpnia 1915 roku około południa ostatni Rosjanie, wysadzając most Poniatowskiego obecny, a wtedy już istniejący, i most Gierbedzia, który był mostem kolejowym, równocześnie opuścili Warszawę na stałe. To tak, tak się dziwnie zbiegło, że prawda, okrągłą rocznicę stracenia rządu narodowego skończyły się rządy rosyjskie, carskie na ziemiach polskich, już więcej nie wrócili, prawda? Aż w 1945 roku, no ale to już zupełnie inna historia. Druga rzecz to jest taka, że jeżeli chodzi o upadek, bo to pani wspomniała o tym, jak doszło do rozbioru, więc postanowiliśmy wykorzystać, to też możemy powiedzieć magia dat, bo poniedziałek 25 listopada, albo inaczej mówiąc, ponieważ my się spotykamy w poniedziałek, tak? A 25 listopada jest poniedziałek, a w ogóle to jest świętej Katarzyny, a w ogóle to jest dzień koronacji Poniatowskiego i dzień abdykacji, prawda? Też wszystko było, że tak powiem, świętą Katarzynę. Dlaczego świętą Katarzynę, to wiemy. I pomyślałem sobie tak, że można by zrobić właśnie wtedy spotkanie poświęcone Poniatowski jako hasło wywoławcze. Jak jeszcze Sasów trzeba by dotknąć, bo już Rosjanie jednak mieli duży wpływ i suwerenność, jeszcze wtedy Rzeczpospolitej Obojga Narodów, była już coraz bardziej, że tak powiem, okrajana, nie tylko terytorialnie, ale jako suwerenność, prawda? To były już czasy saskie, zaangażowanie się Rosji carskiej w konflikt między Sasem a Leszczyńskim i tak dalej. Znaczy to już, wojska rosyjskie już tutaj zachodziły spokojnie, saskie również, prawda, wojna północna, która nie była niby naszą wojną, ale, że tak powiem, polski żołnierz brał w niej udział.
aż do Poniatowskiego, aż do utraty, czyli takie jakby utrata suwerenności, aż do utraty niepodległości. No i tam pewnie dzięki Bogu jesteśmy w Krakowie, więc tutaj nie będzie jakiegoś większego. Chodzi mi po głowie na przykład profesor Markiewicz. No, tak, myślę, że tak. Może ktoś, ewentualnie tak, jeszcze kogoś, z kim mógłby sobie wejść, że tak powiem, w dialog. Więc to będzie 25 listopada. Właśnie o tym, jak to się stało, że ta w miarę dobrze zorganizowane państwo, prawda, no tak powoli zaczęło tracić, bo też idziemy takimi skrótami, a że liberum veto albo coś tam i tak dalej. No są jakieś mechanizmy, coś zadziałało, prawda? Zarówno u nas, jakby w państwie, jak i to, co się działo u naszych sąsiadów. Co tam jeszcze? Aha, jeszcze jest jedna rzecz, która chce, to bardzo, to jeszcze większe wyprzedzenie, bo na pewno to będzie w przyszłym roku, a nie wiem kiedy, być może że w styczniu, a może nie. Represje popowstaniowe, bo my też jakby mamy coś takiego, taki skrót i takie uproszczenie, tak jak z tą bramką, prawda? Jakby nie było bramki, nie byłoby powstania. Nie, no powstanie by było, tak jak profesor mówi. Ono by wybuchło wtedy, kiedy by miałoby wybuchnąć, prawda? Natomiast bramka tylko przyspieszyła. I warto też pamiętać, że jak zrobiono bramkę, czyli ten mężczyzna wzięty do armii carskiej, to tak, jeżeli wrócił, prawda? Jeżeli wrócił, no to dobrze, ale po ilu latach odwraca? To trzeba też wiedzieć. Czy to jest, właśnie, w tym czasie już brano na lat 15. W parę lat później, to znaczy około od lat 70. już było 5 lat. Już jednak poszli w kierunku takim, jakim od czasów napoleońskich poszli Prusacy, którzy brali na rok, szkolili, odsyłali do rezerwy, brali nowych i w związku z tym rezerwy były wielokrotnie większe od armii czynnej. W Rosji tego nie było. Kiedy była 25-letnia służba wojskowa, to mniej więcej po 15 latach odsyłano do tak zwanych urlopowanych, robiono, którzy wracali do wsi, czasem stawali się tam nauczycielami, jeżeli umieli pisać, czytać i coś takiego. Ale po 15 latach czynnej służby na Kaukazie czy w Azji, takich, których można było zwolnić, już było niewielu. I efekt był taki, że jak wybuchła wojna krymska, to armia rosyjska, która liczyła mniej więcej w sumie na całym terytorium od Kalisza po Kamczatkę, prawda, liczyła około miliona ludzi, to na tak wielką armię było nieco ponad 200 tysięcy rezerwistów, których można było wcielić, część których można było wcielić jeszcze do wojska. I stąd Rosjanie mieli ogromne trudności ilościowe w czasie wojny krymskiej, dlatego że nie było przygotowanych rezerw. I po wojnie krymskiej, właśnie w okresie powstania, ta reforma, która tak osłabiała wojska rosyjskie, prowadziła do 15-letniej służby, do zwiększenia liczby rezerwistów, a potem już poszli w kierunku tej służby krótszej, a przez to budowano rezerwy. Wszystkie inne armie już miały 3-letnią służbę, 2-letnią, jak w Prusach, prawda? No ale armia może mieć krótszą służbę wojskową, wtedy zwłaszcza, jeżeli ma rekruta, który ma jakiś poziom. Nie jest tylko chłopem pańszczyźnianym. Jedna sprawa. W okresie właśnie przed I wojną światową na przykład analfabetyzm w Prusach sięgał na najwyżej jakieś 8%. We Francji około 9%. Na terenach rosyjskich prawie 80%. Prawda? I wobec tego
Tak nawet mówiono, że dlatego Austriaków pokonano, bo Austriacy też nie mieli tego wojska specjalnie dobrze przygotowanego rekruta, bo też był z terenów wiejskich głównie brany, prawda, czy ruskich, czy polskich, czy siedmiogrodzkich, czy słowiańskich na południu, bo z takich się, taki był, tam był najlepszy żołnierz. Taki, prawda. No to potem mówiono w 1866 roku, jak pod Sadową Austriacy dostali w skórę, że pokonali Austriaków, pokonały Szewczyki i Krawczyki pruskie. To znaczy rzemieślnicy, to znaczy pochodzenia drobnomieszczańskiego, ludzie, którzy mieli jakieś przygotowanie takie, prawda, które ułatwiało im dyscyplinę, zrozumienie, obsługę broni, no wiele rzeczy, prawda. Wiele takich rzeczy, które podnosiły jakość tego żołnierza. Byli już na takim poziomie edukacji, że można... Tak, oczywiście. I proszę Państwa, po polskiej stronie to dobrze rozumiano. W legionach wszystkich uczono czytać i pisać. To była szkoła obywatelska, tak się zresztą to mówiło. W Księstwie Warszawskim tak samo. Armia Królestwa Polskiego była armią, gdzie służba wojskowa była 10-letnia. Po 10 latach szło się do rezerwy i dlatego w czasie powstania było z czego brać, bo jednak było kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którzy byli przeszkoleni. Ale ten żołnierz też był uczony czytać i pisać. Miał bardzo dobre wyszkolenie strzeleckie, znacznie lepsze od rosyjskiego, bo nie oszczędzano amunicji na ćwiczenia strzeleckie. Umiał bardzo dobrze walczyć bronią białą, zarówno piechota, jak zwłaszcza jazda polska, lanca w rękach polskiego ułana była bronią, która absolutnie wygrywała z każdą inną kawalerią ówczesną. To dlatego byli lansierzy tak zwani, czyli lekka kawaleria w armii napoleońskiej z Polaków głównie rekrutowana. I co jeszcze żołnierz piechoty, na przykład 4. Pułku Piechoty Królestwa Polskiego musiał. Musiał dwukrotnie z umundurowaniem i bronią nad głową przepłynąć Wisłę pod Cytadelą, pod obecną Cytadelą. Wtedy nie było Cytadeli, było tam pole marsowe, na którym prawda, ćwiczą na powązkach tak zwanych. I on umieli, dlatego wygrywali, dlatego wojsko w pierwszym momencie, kiedy poszły najlepsze pułki do wojny, do walki pod Grochowem czy gdzie indziej, wygrywali. Kiedy się te pułki wykrwawiły i wchodziły już słabsze, słabiej przygotowane, no to już było troszkę gorzej, prawda? Zwłaszcza, że upadał duch walki. No. Ale ten żołnierz był, no i to doskonale rozumiano po stronie polskiej. W Królestwie, znaczy w 1963 roku, któż to byli ci żołnierze, których tutaj widzieliście? W dużej części studenci, tak samo jak i oni, prawda? Ale o ile powstanie listopadowe uchodzi za powstanie typu szlacheckiego, to znaczy dowództwo, kadra oficerska, prawda, to rekrutowała się głównie ze szlachty. To w powstaniu styczniowym to powstanie ma charakter, jak się wtedy mówiło, ludowy. To znaczy głównie było to powstanie złożone, gdzie uczestnicy czynni powstania, ale i również i organizacja rekrutowała się z inteligencji drobnomieszczaństwa, rzemieślników. I oczywiście ziemiaństwa. Drobna szlachta. Drobna szlachta, ale nie oni nadawali charakter tej walki. I to jest ta różnica w strukturze społecznej. I im bliżej odzyskania niepodległości, ta struktura społeczna ruchu narodowego zmieniała się. I przed 14 rokiem główne oparcie było nie w ziemiaństwie, które było warstwą już nieliczną, stosunkowo do wielomilionowej, świadomej grupy polskiej, ale składało się właśnie z inteligencji, z rzemieślników, ze studentów. Czasem nie zapominamy, że na przykład przed 14 rokiem w związku z bojkotem szkoły rosyjskiej
rosyjski i w Królestwie, i w samej Rosji przez Polaków. W Krakowie na Uniwersytecie przez kilka lat, między 1908 a 1914, przewinęło się ponad 5 tysięcy studentów pochodzących z zaboru rosyjskiego. Takich jak Wańkowicz na przykład, prawda? Jak Starzyński, późniejszy prezydent Warszawy, tutaj robił w szkole handlowej dyplom. No i takich, to byli ci ludzie, którzy tu przyjechali, tu nadawali ton, tu się w środowisku polskim obracali, a potem to jakoś nie zawiedli, prawda? Tak. Także i to jest, na to też warto zwrócić uwagę. Następowało coś, co bardzo dobrze, w bardzo dobrym tego słowa znaczeniu trzeba określić, postępująca demokratyzacja struktur społecznych. I ona poszerzała bazę powstańczą, niepodległościową powiedzmy, a z niepodległościowej części jako powstańczą, bo nie wszyscy niepodległościowcy muszą być powstańcami, żebyśmy, prawda, tego to też rozróżniali. No i ten, dlatego ni stąd, ni z owego była Polska na pierwszego, jak powiedział pewien prześpiewca w okresie międzywojennym, ale nie tak ni stąd, ni z owego, bo to, na to się złożyło wiele, wiele rzeczy. Najważniejsza była tak zwana, to tak szumnie się nazywa, gotowość niepodległościowa społeczeństwa polskiego. No, to dobrze to brzmi w podręczniku szkolnym. Tak, ale świadomość, że tak, to jest moment, prawda? A świadomość, że to jest moment, niekoniecznie wszyscy mają w tym samej chwili, prawda? No, przypomnijcie sobie. No więc właśnie, ale właśnie, to jest ten moment. Ale potem się to troszkę, prawda, już rozłaziło i potem dopiero trzeba było 89, w którym rzeczywiście zaskoczyło raz jeszcze. Już nie. Zgoda, ale jednak. Ja wtedy mówiłem, że bo startowałem w wyborach, prawda? No więc tego, no, drodzy wyborcy, trzeba było was jakoś, że tak powiem, wyborczo bałamucić, prawda? Bo to jest zadanie kandydata na wybory. Musi pozyskać. Ja różne rzeczy mówiłem tam o konstytucji, o tym, no to prawda, to, co uważałem za celowo. Ale w pewnym momencie, ja już na jednym z takich zebrań wyborczych powiedziałem, że to teraz jest taki moment, w którym trzeba wygrać niepodległość nie kosami, a głosami, prawda? No tego sloganu używałem, prawda? Co się nawet podobało. Mnie, a innym też podobało. To są te chwile takie w dziejach różnych społeczeństw, które w momencie istotnego przesilenia działają mobilizująco, ale nie mogą działać stale. To nie jest tak, że nastrój powstańczy czy niepodległościowy jest równomierny, stale wysoki albo jeszcze wzrasta. To jest sinusoida, prawda? Tak. I już no, różne czynniki działają, że to opada, a potem nie wiadomo dlaczego zwyżkuje. Po latach socjologowie, historycy mówią, a bo to był ten moment, tam coś się stało. W 80. roku nic nie wskazywało na to, że to jest ten moment. Ja nie wiem, czy nic. Ja właśnie nie wiem. Nie, zgoda, ale dobrze, ale... Dobrze. Znaczy nie, ja bym nie powiedział, że tak nic. Ja bym nie powiedział, że tak nic nie działało. Otóż my czasem zapominamy, że działała taka tradycja historyczna Polski. I myśmy przecież mówili wtedy, to Państwo pamiętacie, że to jest tak zwany obóz, w tym obozu są baraki, ale najweselszy to jest barak polski, prawda? To znaczy,
najmniej poddający się rygorom obozowym, prawda? To się działo. Tam po komułce przyszedł Gierek, takie najrozmaitsze, prawda, ulgi, Europa za 5 dolarów, zaczęli wyjeżdżać. To suma najrozmaitszych działań. Każde takie działanie było w skali mikro, ale suma tych działań powodowała, że jak się zdarzyło coś takiego fascynującego, no jakiś, prawda, robotnik przez płot skacze, obraz na bramie, władza chce rozmawiać, cholera wie, atmosfera rośnie, no takie rzeczy przecież działały, ale nie na pustym gruncie. Proszę sobie przypomnieć, jakie było wrażenie wyboru Jana Pawła II. Przestaliśmy się bać. Tak, prawda. W momencie, kiedy dowiedzieliśmy się, że ten poniedziałek został wybrany, od wtorku, proszę sobie przypomnieć, jak rozmawialiście w swoich gronach domowych i w gronach w pracy. Ja pracowałem w Akademii Nauk, w bibliotece. Nikt o żadnej książce nie myślał, o żadnej innej. Wszyscy rozmawiali wyłącznie o tym, czekając na niedzielę, w której miała być msza pontyfikalna, prawda? Tu w Krakowie na Krupniczej pod 22 numerze, pod 22 była klub Związku Literatów. I tam się w poniedziałki zawsze odbywały spotkania. Był szefem tego Związku Literatów w Krakowie był niejaki Machejek, który był jednocześnie szefem, redaktorem Życia Literackiego. W sumie pismo nie takie najgorsze na ówczesny czas. Ale i on tam siedział z tyłu, ktoś tam przemawiał, to znam z relacji. I w pewnym momencie ktoś przyszedł i do Machejka powiedział, że papież został wybrany. To było około 19. Na co Machejek wyciągnął 100 zł i dał mu, żeby kupił pół litra. Dlaczego? A bo od jutra, i tu mocne słowo, będziemy katolików całować. No. Dobrze. To jest reakcja członka Komitetu Centralnego, starego partyzanta, prawda, za uszami miał tyle grzechów, że wiedział dobrze, że go piekło czeka i tak dalej. On wiedział dobrze, co to oznacza dla odbioru społecznego. Zareagował po swojemu, bo był starym pijakiem, prawda? To jest zupełnie inna sprawa, ale on czuł, że już się skończyły przelewki. Ja pamiętam, pewnie państwo też, ten moment, kiedy zapowiedziana została na Wawelu msza we wtorek, gdzieś koło 17 czy 18 wieczorem i taka nadzwyczajna na tym głównym dziedzińcu przed katedrą. Ołtarz był ustawiony mniej więcej na tym balustradzie, która odgranicza dziedziniec od wejścia do krypty z Piłsudskim. Tak wyżej, prawda, to było. Tłumy ludzi przyszły, pogoda była bardzo ładna, mimo że to październik, to było to jakoś ciepło, słonecznie. I na tym dziedzińcu byli absolutnie ludzie, którzy przyszli spontanicznie. Przecież to nie było wcześniej zapowiadane, tylko w tym dniu dopiero, bo niecałe 24 godziny upłynęły od wybrania, prawda? To był wtorek. I na tym dziedzińcu, prawda, spokój, podniosła atmosfera, wszystko jak trzeba. I w pewnym momencie takie połączone chóry zakonne na tym dziedzińcu odśpiewały Bogu Rodzicę. To zrobiło, to wiem z relacji nie tylko swojego wrażenia, ale innych relacji i widziałem, co się dzieje, bo ja to historyk, tak patrzyłem na wielkie wydarzenie historyczne również, prawda, no bo to wyjątkowa okazja. I widziałem, jakie to wywołało wrażenie.
świadomość, że to na tym dziedzińcu, na którym ta pieśń była śpiewana tam te, powiedzmy 1000 lat wcześniej prawie, prawda, znowu się zaczyna dziać jakaś wielka historia, historia narodowa. Także to teraz jak to wszystko poukładamy, każdy osobno, no to jest wydarzeniem, prawda, tak, no, coś. Ale suma tego składała się na gwałtowne, że tak powiem, dojrzanie znacznych odłamów społeczeństwa. To takie przyspieszenie, które się zdarza tylko w momentach przełomowych, historycznych. Takie może, gdzie możemy takie jeszcze spostrzec? Ja nie wiem, no. No może w 11 listopada, choć nie, to było takie, jeszcze nie. Dopiero potem, parę dni potem była wielka manifestacja w Warszawie. Chyba w 2 czy 3 tygodnie po 11 listopada, taka wielka patriotyczna. Natomiast wtedy, w tym dniu, to co, no, przyszła wiadomość, zaczęto rozbrajać tych Niemców, którzy też nie wiedzieli, co się dzieje. No, pokazuje się zdjęcia, że rzekomo Piłsudski wysiada z pociągu. To są zdjęcia sprzed 2 lat wcześniej, bo to jest z 16 roku, prawda? I zupełnie, prawda? No, i to w podręcznikach czasem się te zdjęcia jeszcze powtarza. Nie było takiego wypadku. Nikt nie wiedział, że wrócił Piłsudski, poza Lubomirskim, może Kakowskim jeszcze, no i tyle. No. I takie. Nie wiem, no ja mogę tylko Państwu życzyć, żebyście jeszcze w swoim życiu przeżyli jedną czy drugą taką prawda, no, podniosłą chwilę, która zapada w pamięci. I od takiego momentu wiemy, że coś się zaczęło rzeczywiście dziać. Że mówiąc językiem takim przyrodników, ilość przechodzi w jakość, prawda. No, no tak jest. No. Z każdym z nas zresztą, w pewnym momencie życiowym pewne wydarzenia decydują o naszej postawie, o reakcji w tą, w inną stronę. A w społeczeństwach też. No, to społeczność jest takim organizmem żywym, powiedzmy takim wielokomórkowcem złożonym z każdego z nas. No, no i stąd są takie... Dobrze, przepraszam. Truje Państwa niepotrzebnie. Ja myślę tak, że na ile się dało, to sierpień został wykorzystany. Więcej się chyba nie dało, prawda? No. No. Dzisiaj możemy mówić, ja mogę mówić. A nie, to nie, to zawsze można mówić. Ale realia takie, jakie były, mówimy o sierpniu 80 i to co dalej. Nie, proszę pana. Myśmy wygrali się. Proszę pana, gdybyśmy w 60... negatywnego w ogóle, a co ta solidarność dała? No, a no, no właśnie to dała, że możesz mi takie pytanie zadać. No właśnie. Współczesność, jak gdyby ta współczesna polityka, ona zmierza z powrotem do niewoli. Nie dojdzie, nie będzie aż tak źle, tak myślę. No nie, no ale to są już rzeczy, które ja... Nie, to jest głupota. To nie jest tak, aż tak świadome, jest to po prostu... Nie, ja nie sądzę, aż takiej perfidii bym... Nie, ale proszę Państwa, ktoś, kto to proponuje, już zatracił coś, co się nazywa znajomością kodu kulturowego danego narodu. W takim kodzie kulturowym no, powinna być znajomość pana Tadeusza i przynajmniej kilku zwrotów, które tam się przewijają, które budowały nasz język, prawda? No, od tych, prawda, ogary, znaczy grzybów było w bród, jak u pana Tadeusza, czy ogary poszły w las, jak u Żeromskiego. Żeby wiedzieć, co to znaczy i skąd to jest. Prawda, no, jak tego nie będzie, to o czym będą rozmawiać? O Agacie Chrystii? Nie będą. To będzie ciekawa lektura,
I ten, kto to proponował, wychował się na takiej lekturze. Ja ją też czytałem, ale nikt bym nie uważał, żeby należało. Natomiast ten ktoś czytał tylko Agatę Christie, a już nie bardzo innych rzeczy. No. Ale... Przejdę jeszcze raz. No dobrze. Dobrze. Ja miałem kiedyś takie powiedzenie, jak się tak z kimś nie zgadzałem, trochę parafrazując Wyspiańskiego. Trzeba nam się do ko zjąć, byłaby ta kogo ciąć. Prawda? No, nie namawiam was do tego, ale znaczy nie, ja uważam, że należy na głupotę reagować. Nie należy każdej głupoty traktować jako już, ja wiem, zamach na tożsamość narodową, bo głupota, choć z drugiej strony głupota może być gorsza. To samo jest z sądami, jakąkolwiek dziedzinę życia będzie. No dobrze, ale... Należałoby, mężczyznami nie wypowiadam, że to należało tak mi robić, ale kobiety, które należałoby strzyc, tak jak za Anikajowej, za postawę niegodną Polską. No dobrze, ale kto będzie dawał ten wyrok? I po prostu to rzucanie wszędzie Judaszowymi srebrnikami nie robi wrażenia. Należałoby takie niektóre sędzie ostrzyc. No dobrze, ale zawsze jest pytanie, kto to będzie decydował i kto będzie to wykonywał. No. Ja jestem gotów to wykonywać. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo.